Kanał sportowy usuwa filmy z hardkorowym koksem. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Kanał sportowy postanowił usunąć filmy na swoim kanale, na których gościem jest Robert Burneyka, publikując oświadczenie na swoim Twitterze. Szanowni widzowie, jako kanał sportowy czujemy się zobowiązani wyjaśnić sprawę współpracy z Robertem Burneyką. Nie posiadaliśmy informacji na temat działalności pana Burneyki i nie utożsamiamy się z jego prywatnymi przedsięwzięciami oraz poglądami. Filmy z udziałem pana Burneyki zostały usunięte z naszych kanałów i natychmiastowo po zapoznaniu się z problemem zakończyliśmy współpracę. Z wyrazami szacunku, ekipa KS. Decyzja taka jest związana z substancjami, które sprzedawał na swoim sklepie Hardkorowy Koksu, a dokładnie chodzi o SARMy, czyli substancje wspomagające szybki przyrost mięśni w krótkim czasie. Temat ten poruszał kilkukrotnie na swoim kanale youtuber Patryk2703, a ostatnio film o tym nagrał kanał Nie wiem, ale się dowiem. Natomiast owe SARMy nie trudno kupić w internecie na wielu stronach internetowych, a na wielu forach i blogach o suplementach opinie nie są aż tak negatywne, a wiele osób je poleca na początkowe cykle. Możemy znaleźć też informacje, że SARMy nie wykazują działań niepokojących i niepożądanych, jednak nie zostały one do końca przebadane, co nie może dać nam 100% pewności. Zresztą zapewne jak przy innych tego typu substancjach. Na ten moment, jak to nagrywam, strona sklepu Hardkorowego Koksa nie działa i nie można sprawdzić, czy owe produkty zostały wycofane z oferty, jednak na pewno cała sytuacja nie jest mu na rękę i mocno uderzy w jego wizerunek. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a ja tymczasem się żegnam, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!